Cześć wszystkim, tu Bezimienny. Zapraszam na kolejny odcinek z Ryzena. Tym razem będziemy musieli udać się po kolejne dyski, a żeby to zrobić, udamy się do Dona najpierw. Najszybszy sposób, jeżeli myślę, to będzie chyba przez teleportację. Więc udam się do Kamiennej Twierdzy, a z niej skrótem do obozu Dona. Ekran ładowania, myślę, że dosyć tutaj przyspiesza obliczenia dla silnika przy tej teleportacji. W sumie dobrze, że tak to rozwiązali. Znacznie lepiej tak, niż tak jak wyglądało to w Gotiku trójce, gdzie po prostu następowało ścięcie. Czekaliśmy, aż nasza postać się przyniesie z jednego miejsca na drugie. Gdzie przy słabszych komputerach to było bardzo czasochłonne. Sam pamiętam na swoim dawnym PC-cie, jak irytowało mnie to. Okej. Ruszamy powoli. Raczej tutaj dużo przeciwników nie spotkamy. Bo większość już chyba powybijałem z tego, co pamiętam. Ale musimy przetrwać tą podróż. Niestety tutaj nie ma dodatkowej opcji przyspieszenia przebiegu, licząc czaru, którego nie posiadam raczej, nie pamiętam, czy posiadam, ale w każdym razie on by był krótki, jeżeli chodzi o czas działania, no i mało efektywny. W tym przypadku musiałbym mieć kilka zwojów, a więcej niż jeden czy dwa nie powinno być spotkanych tutaj w tej grze. Pominąłem jeszcze jedną roślinę, co trochę mnie zaskakuje, biorąc pod uwagę, jak tutaj zbierałem wszystko, ale wszystko jest możliwe. Mamy, że tak powiem, patrol jeszcze do ludzi. Walka z dwójką to nie takie przelewki, że tak powiem. Bo w tej chwili miałem mówić, że jestem na jedno uderzenie, ale zostałem wyprzedzony. Ci jaszczuroludzie tutaj są patrolem, ale mają coś, co bardzo mnie interesuje. Otóż jeden z nich powinien mieć... kamień teleportacyjny tutaj właśnie do tego miejsca, co... może bardzo przyspieszyć przyszłe podróże. Roślina, tak, dobrze pamiętałem. Mam kolejny kamień teleportacyjny. Na wyspie powinno być jeszcze kilka takich patroli, więc kilka razy ich na pewno spotkam. W każdym razie do Dona już daleko nie mamy. Zastanawiam się tylko, czy iść jaskiniami, czy tutaj bezpośrednio. Ale chyba pójdę bezpośrednio i spotkam się z Patty. Co da nam też kolejne zadanie na ten rozdział. Widzę, że tutaj też był respawn potworów. Chociaż kilku. Ale one nie są naprawdę już w tej chwili wyzwaniem dla mojej postaci.
Jedyne, co by mi się tak najbardziej przydało, to zdecydowanie lepszy pancerz. Ale ten dostanę chyba dopiero po zebraniu wszystkich kamieni, nie kamieni, tylko kręgów, czy dysków, dysków dla Inkwizytora. Bo wtedy Don, że tak powiem, odzyska władzę oficjalnie nad wyspą, nad miastem. Po prostu dołączymy do jego strażników. Nie wychodzi mi ta walka zdecydowanie z nimi. Kolejny raz dwóch jeszcze ludzi, dwa razy, drugi raz ginę. To nie jest najlepszy, że tak powiem, najlepsza walka, najlepsza gra w moim wykonaniu. Dałem się zajść z boku. Wyprzedzają wszystkie moje ataki. Tak naprawdę no, tylko jeszcze ludzie i ogry są wyzwaniem. Popiołek nawet nie powinien w jakiś sposób je tutaj zaskakiwać już. Dobrze, tym razem podejdziemy troszeczkę... No, jak tak mnie będą zaskakiwać... Dobrze. Kolejny kamień teleportacyjny kolejnego patrolu. Nie jest tak najgorzej. Tutaj tak samo pojawiają się potwory, jako że jest kolejny rozdział, a ja jeszcze tutaj drugi raz nie chodziłem. Można powiedzieć, że to taka trochę syzyfowa praca, ale przynajmniej w jakiś sposób jest ona nam wynagradzana, to wszystkie, to całe chodzenie z jednego miejsca na drugie w tej wyspie, na tej wyspie. Nie pamiętam, kiedy strzelałem ostatni raz z łuku w tej grze. Chyba dlatego tego nie robię, tego nie lubię. Za długo się schodzi. Możliwe, że przy lepszej, wyższej zręczności, przy lepszym wyposażeniu byłoby to znacznie lepsze, łatwiejsze i szybsze, ale... Wydawało mi się, że to powinno być pak, ale... Wydawało mi się. No nic, dobrze. Ruszamy dalej. Możliwe, że czeka na mnie przy mieście jednak. Ale wszystko w swoim czasie i tak będziemy musieli tutaj wykonać tę misję z prostego względu. W skarbie stalowbrodego jest właśnie jeden z tych dysków, których szukamy. Dobrze, idziemy porozmawiać z Donem. Hey, hey, come here. And who are you? Never mind. Dowiedzą się kto to. Interested in you and what wants me. Who is a powerful man? More, this isn't a off top.
No cóż, mamy tutaj małą niespodziankę, ktoś mnie zaczepia. Nie pamiętałem, o co chodziło, ale... Dobrze. Powiedzmy się, czego chcą, chce. No cóż, pamiętamy, że on jest właśnie Roman, od Romanowa. No cóż, Romanow jest, krótko mówiąc, konkurentem Stalobrodego. Krótko mówiąc, Romanow też chce... No cóż, mamy informację, że Patty jest w tarapatach, a my tam nie zamierzamy pomagać tamtemu. I to będzie cała ta akcja ze skarbem. Poinformujmy Dona, o czym wiemy i jak to ma wyglądać nasza współpraca z Inkwizytorem. No i krótko mówiąc, informujemy go o tym, że musimy... Well, we have a new excavation in a temple to the east. Finch is overseeing an excavation at the large temple to the east, not far from... It's a big temple. Inquisitor Mendoza. Otóż dowiedzieliśmy się, że prowadzi tam wykopaliska Don. Don nie jest zbyt zachwycony współpracą z Inkwizytorem, ale musimy to zrobić. Krótko mówiąc, musimy zdobyć wszystkie dyski dla Dona, by móc poszantażować właśnie Inkwizytora. Pomysł jak to pomysł. Cóż, co powinienem zrobić, bo tak naprawdę kradzież mi akrobatyki mógłbym się nauczyć się najbardziej. Chyba powinienem uczyć się siły w tej chwili. Bo ucząc się siły będę mógł się... Nie, mieczy nie mam. Amuletu. W sumie na tą chwilę nie muszę się tak naprawdę niczego uczyć, oprócz właśnie siły i alchemii. Więc w sumie nauczmy się alchemii. No cóż, trochę nam, że tak powiem, straszy na oku alchemii. Dobrze. Dobrze. Dobra, mówił o jakiejś magicznej barierze, nas to nie interesuje, ale ja chcę w tej chwili korzystać ze stołu klinicznego i zrobimy 15 mikstur siły. Co najciekawsze, brakuje mi tu wina najbardziej do tego, żeby cokolwiek zrobić, więc zobaczmy, co ma Magna sprzedaż jeszcze. Więc kupimy wszystkie wina, jakie ma. Ma trochę, że tak powiem, tych do biegu, ale mnie bardziej by lewitacja interesowała. No i bierzemy wszystkie eliksiry życia. A ja mogę się pozbyć niepotrzebnych mi mieczyków i innych śmieci. Dobrze, dopłacimy sporo, ale dzięki temu mam już wszystko, co mi potrzebne. Mam już bardzo dużo eliksirów siły, czyli mojego celu całego.
Potrzebuję ich 20, czyli jeszcze 3 sztuki. I tego podobno potrzebował. W sumie mógłbym, jakbym znalazł 2 sztuki, by całkowicie wystarczyło. Mikstur życia mogę w sumie wypić w tej chwili. Bo to jest parametr, który i tak się zwiększa mi z czasem. Okej. Okay. Fincher. Powiedzmy się, czy istnieje jakiś szybszy sposób teleportacji, czyli, no, dobra, szybszy sposób dostania się, czyli teleportacja. Mamy. Dobra, potwierdzili nam, że to jest facet od Romanowa. A my się poduczymy siły. Mamy już 65, czyli do szczęścia potrzebuję jeszcze 45. 45, 50. Mam 50 bez, czyli potrzebuję 5 poziomów na siłę jeszcze. Okej, okay. Mam już tą informację, więc teraz z tym wszystkim udam się w kierunku miasta. Po to, aby pomóc Patty. Bo to powinno być dla mnie w tej chwili kluczowe. W końcu swoją kobietę, można powiedzieć, tu się ratuje. A tylko nasz bohater w jakikolwiek sposób dobry odniósł się właśnie do niej, więc powinna być trochę wdzięczna za pomoc. No ale niestety tak szybko do miasta na razie nie mam sposobu, żeby się dostać. Jeśli dobrze pamiętam, no tak, miasto jest, będę musiał tam iść na wprost i potem skręcić. Mimo wszystko wyspa tutaj w tej grze jest obszerna. Przede wszystkim wszędzie gdzieś coś jest. To się akurat udało piraniom. Choć w sumie, czy to w drugiej części i w trzeciej, no w trzeciej trochę to bardziej, więcej pustki jest. Ale druga część, drugi świat, drugi odsłonie Rizena też jest moim zdaniem żywy i też wszędzie można znaleźć coś ciekawego. O ile tylko się komuś chce szukać. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda mi się dotrzeć do drugiej części i też drugą część tutaj ukończyć. Ale to jest, myślę, że dosyć odległe czasy. Wiem na to, że chcę na razie zakończyć tutaj właśnie Rizena na pierwszą część, a potem Sacreda. I dopiero później myśleć o następnych kierunkach. Wiadomo, też mam na głowie Gothica, Noc Kruka, którą zacząłem, ale czy i kiedy skończę, to tak się zobaczę. Na razie kończymy Rizena. Jest i Patty. No cóż, nie jest zachwycona, że należy do Dona, do ludzi Dona. A cóż, skoro twierdzi, że ukradną, tłumaczenie dosyć dobre. Dobra, powiedzmy jej, co wiemy, co tam się co się stało. A Patty, widzę, nic nie wie. Dobrze, trzeba ją trochę przycisnąć, żeby powiedziała, co jest grane, o co jej chodzi, co chce.
So he is. No, I don't think something every villain. What is it? As soon as I find the name. What are you planning? Well, according to the paper you found, according to the clue he left, I need. I'll come with you. It's your. I'll leave. Maybe. Sure. What can. Powiedzmy się, czego ma. Może nas nauczyć akrobatyki. Tak szczerze, nie jest ona zbyt przydatna w tej rozgrywce, szczególnie, że jest ten pierścień, który nam, że tak powiem, daje tą umiejętność. Ale to nieważne, nie wiem, czy będę tracił punkty na tą umiejętność. Biorąc pod uwagę, ile mi jeszcze zostało, to, że mam 18 poziom, potrzebuję 6 poziomów na wymasterowanie tej postaci. To nie powinienem mieć nawet problemów z tym, żeby nauczyć się jej akrobatyki. Bo z tego co pamiętam, powinienem tutaj dobić do około 30 poziomu. Na pewno 4 poziomy nauki są niezbędne na naukę walki młotem. Otóż ostatnia broń w grze to młot. I jest, tylko mówiąc, chyba mus. Znaczy mus, nie wiem czy jest mus. Na pewno wypadałoby się nim posługiwać, bo tak wychodzi z fabuły. Ale młot jest bardzo dobry, bo daje plus 6 posługiwania się właśnie broniami obuchowymi. Więc jak ktoś woli wcześniej miecze, nie ma żadnych problemów z tym, żeby dobrze walczyć. Jeżeli ktoś się na przykład mógłby zastanawiać, dlaczego mając tutaj tyle eliksirów siły nie korzystam z nich jeszcze, chodzi po prostu o wymaksowanie postaci. Maksimum, jakie jesteśmy w stanie wyuczyć się, czy zręczności, czy bodajże many, czy też siły, to jest 100. A z tego co pamiętam, można znaleźć maksymalnie 20, można stworzyć i znaleźć 20 eliksirów siły. Bardzo możliwe, że już zrobiłem wszystkie i na przykład ostatnie 5 siły będę musiał zdobyć właśnie jedną z te rośliny. To oznacza, że potrzebuję jeszcze 2 eliksirów. A nie pamiętam, czy mam już wszystkie, które powinienem znaleźć. To, co mi się teraz podobało, to to, że w momencie po rozmowie z Patty ponownie pojawiły się kreatury na naszej drodze. Czyli kolejne doświadczenie darmowe. Niedługo powinien być kolejny poziom, no za 4000. Niecałe 4000. Patty, chcemy się blisko trzymali. Okej, nie widzę problemu. Widok nie jest taki najgorszy. No dobrze. There should be something in one of these graves. Here, if some. If. Yeah. No dobra. Czas trochę pokopać. Tak mówiąc, odwalić brudną robotę. Animacja kopania nie jest najlepszą tutaj. To co najlepszą. Najlepszym tworem ich. Mam na myśli piranii, bo w ogóle nie widzę, żebym wykopywał ten skarb. Ale okej, mamy starą szkatułkę. Otworzyliśmy kufer. A Patty się rozsiadła na ławce.
Dajemy kasetkę. No cóż, błogosławimy szpadel. He's left a series. Might not be original, but no one's found. No, but. Yes, and I'm damned. My father would have. No cóż, krótko mówiąc, jest na wyspie skarb. No dobra, dowiedzmy się, czy coś słyszała o dyskach. You think he could have found. It's possible. If he saw them. Maybe. What do you think Roman. Dowiedzmy się, co sądzi o planach Romanowa. Przynajmniej dodatkowo wiemy, że. Jest możliwe, że w skarbie mamy jeden z dysków. No cóż, nie ma zbyt dobrego zdania o swoim ojcu, a Stalinowego spotykamy w drugiej części dopiero. Something just. Then I'll look for these graves. You do. I'll try. All right. Dobrze, to mamy szukać po prostu nieoznaczonego grobu. No i to jest takie dosyć długie zadanie, bo musimy praktycznie całą wyspę przejść. I w sumie jeszcze nam, myślę, że jeden grób jesteśmy w stanie odwiedzić tutaj. Szczególnie, że ktoś nam w tym pomoże. Nasz kochany Wasyl. No cóż, nie jest zbyt zadowolony, że go. No cóż, ten też chce mieć skarb. No dobra, wszyscy uważają, że mam dużo wspólnego z Patty i, że tak powiem, no, odpowiadam za szukanie skarbu. No dobra, idziemy na zachodnie wybrzeże. Grób jest bardzo blisko. A nas nie powinno tu spotkać zbyt wiele nieprzyjemności ze względu na to, że jakiś czas temu oczyściłem tą drogę. Prawdopodobnie nawet ten skarb wykopałem, znając moje grzebanie wszędzie. I w każdym zakomarku. Okej, okay. Ten grób powinien być tu na dole. A jednak go nie wykopałem, no nic. Kopanie, nie da się go tutaj przerwać, przyspieszyć ani nic, trzeba poczekać. Zobaczmy, co tu jest w tym skarbie. 400 sztuk złota i rozpadający się list. No cóż, Wasyli sądzi, że to jest skarb należy do nas, ale nie interesuje. Na grobach stoją teraz krzyże z imieniem budowników. Tylko jeden z nich nosi imię Strego Pieka, którego napadł kiedyś Korgan w Ashandorze. No cóż, wychodzi na to, że każdy grób jest oznaczony imieniem. Właśnie, zapomniałem o tym. Warto to było. No, nasza mądrość się zwiększyła. No ale dobrze,
wystarczy na dzisiaj, na ten odcinek. Następnym będziemy udawali się w kierunku tutaj, zachodu, przepraszam, wschodu, bo gdzieś tutaj była świątynia, już nie pamiętam, chyba gdzieś tutaj trzeba było iść, tu jest wejście do niej. Ewentualnie możemy też ten grób spróbować odwiedzić, do niego chyba dostęp był trudny. Ale to nie, przejdziemy tutaj i świątynia. Dobra, zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia.